Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Car Mechanic Simulator 2021. Witam was w warsztacie u pana Kazimierza. No i co dzisiaj będziemy robić? Bo ani przed warsztatem, ani tu w warsztacie w środku nie mamy żadnego samochodu. I teraz tak, w ostatnim odcinku robiliśmy zadanie, zlecenie fabularne. I myślę, że dalej pociągniemy jednak kolejne zlecenie fabularne. Ja wiem, co po niektórzy zaczną bu. Ale wiecie co? 38 tysięcy kredytów to jest dość mało, żeby na przykład, moim zdaniem, rozpocząć kolejny projekt naszego trzeciego auta, które będziemy mieć w garażu, bo z tego korzyści jakieś nie mamy. Nie sprzedajemy ich. Ja bym chciał później tą kolekcję wystawić, słuchajcie, jeżeli będzie dało radę gdzieś przed fabryką, chciałem powiedzieć, przed magazynem i zobaczyć, jakie mamy i pooglądać te auta, nie? Jeszcze co do pierwszego projektu, tam się cofnę, troszeczkę poprawiam, ale drugi wyszedł całkiem perfekt, także zachęcam was, słuchajcie, ten, kto nie oglądał, zachęcam was do obejrzenia. A dzisiaj chciałbym właśnie, tych 38 tysięcy to jest moim zdaniem troszeczkę za mało, by rozpocząć ten projekt, chociaż pewnie byśmy się zmieścili, tylko że później z zadaniem fabularnym, kolejnym, gdybyśmy brali, mógłby już być problem i musielibyśmy sprzedać jakieś auto, które mamy w garażach jako projekty, więc weźmiemy się, czym szybciej skończymy kolejne zlecenie fabularne, tym szybciej zaczniemy projekt kolejny wykonywać, więc przejdźmy do rzeczy. Zlecenie z COLX 550, V6, ok, zwykłe zlecenie, nie, no jest to zlecenie fabularne, naprawa częściami o stanie minimalnym, jeszcze nie wiadomo, z 2003 roku. Witam, od pewnego czasu mam problem z jazdą po zmroku, nie jestem pewien, ale myślę, że to kwestia stałego, słabego akumulatora. Lampy wyglądają na trochę brudne, ale to chyba nie powinno przeszkadzać. Jak już do ciebie dotarłem, to sprawdź, czy wszystko w porządku z moim samochodem. Nie jestem fanem ani znawcą, czasem mam wrażenie, że przy dłuższej jeździe auto zaczyna tracić na mocy, ale może to kwestia, że ten samochód ma już za kilka lat. Możesz go również wymyć. Parkuję go na zewnątrz i jest już trochę przykurzony. Z góry dzięki, powodzenia. Widzicie, w zasadzie nie ma co tutaj po prostu naprawiać, bo nie mamy tutaj jakby, kurde, wskazanych jakichś takich części. Tak jak tutaj, no widzicie, tutaj jest zawieszenie, tutaj jest układ wydechowy. Tutaj nie ma nic. Także szybko pójdzie, miejmy nadzieję. Także dobra, bierzemy to zlecenie i zaraz się za nie weźmiemy. No i zobaczcie, no ładne auto, bardzo kolor fajny, powiem szczerze, taki bordowy, spoko, bardzo ładnie wygląda, dobra, ale żeby nie było tutaj goło, no bo wiadomo, w warsztatach powinno być więcej samochodów, więc tak czy siak, może wybierzemy sobie jeszcze jakieś inne zlecenie, Bolt KP. Jakieś coś z samochodów z DLC, Bolt Cargo, no to jest, widzicie, to jest marka ta sama, ale tego chyba nie mieliśmy, Bolt KP, nie wydaje mi się, kurde, może byśmy wzięli, weźmiemy, takiego chyba auta nie miałem, miałem spisać, ale oczywiście czasu nie ma i po prostu, ale fajnie, nie, na pewno chyba na bank tego auta nie mieliśmy, także spoko. Fajny kolor, żółciutki, jak kanarek wygląda, no ale spoko, dobra. I jeszcze weźmiemy sobie, nie, tutaj, o, tak. Zobaczmy, te bolty, kurde, zobaczcie, bolt, tego Mosquito chyba mieliśmy. Tutaj BMW w Pantera, tutaj Salem. O kurde, dobra, dobierzemy, słuchajcie. Yue Yuan Qian Feng, no, na bank bierzemy. No i mamy, żeby nie było, słuchajcie, może nawet weźmiemy sobie szybko, chociaż, dobra, nie, zobaczymy, bo już więcej chyba tak nie możemy wziąć, chociażby na przykład bym sobie wziął, no, tego Bolta,
Zrób więcej miejsca koło głównych bram, aby zaprojektować tam, zaparkować tam samochód. No właśnie, wiecie co, jak w którymś odcinku u kogoś, to znaczy ja nie ogólnie czasu to ja w ogóle nie mam, żeby oglądać, ale chodzi o to, że ja na screenie, to był screen, nawet nie wchodziłem tam, muszę odnaleźć ten filmik, to widziałem, że, ale szybko przyjechał, to widziałem, że normalnie na screenie chyba se facet zrobił, to facet, to inny mechanik, czyli tam no, nasz jakby konkurent, ale se postawił te auta tak w rządku. Ja nie wiem, czy to tak można? W sumie nie wiem, przeparkować nie mogę jakoś tak gdzieś indziej to auto. Przestaw samochód, no i teraz właśnie, na parking, nie? Umieść samochód do parkingu. No ale ten parking, to jest wiecie gdzie? No to jest właśnie tu, ten parking, no tu, ale wam jeszcze nie pokazałem. Parking jest, słuchajcie, tutaj. Parking jest tu. A tu nie ma nic. Tu tylko idź do alei. Tu można tylko parkingi. Aha. O kurde. Aha. Czyli jeszcze drugi za 25 tysięcy można odblokować. No ale ja nie widzę, no. I to, i ten parking to jest, wiecie co, to jest właśnie takie... No później wam pokażę. Niektórzy już widzieli, ale ten, pokażę tak czy siak. Dobra, słuchajcie, dobra, zobaczymy, czy się da go odpalić. Chociaż nie, najpierw to nie będziemy go odpalać. Przejrzyjmy, słuchajcie, wszystko. Wiadomo, że nic... O, widzicie. Też widzę tutaj listwy wtryskowe takie, kurde. Ale dobra, najpierw zobaczymy sobie. Nie można uruchomić silnika, ok. Ale można coś innego wykonać. Na przykład... na przykład o, zmierzyć opony. Ciśnienie opon i tak dalej, i tak dalej. Grubości opon, tak? Bo to chyba grubości chyba mierzy też, nie wiem, czy to jest to urządzenie. W zasadzie to nie wiem, do czego to urządzenie. Jest coś tam, wiecie, coś tam wskazuje, coś tam klika. O to chodzi, nie? Tak jak w Monty Pythonie, nie? Pokupowali sprzęt medyczny. działa, ale co on tam robi? Kurde, no tutaj właśnie dużo takich... O, zobaczcie, o kurde, no to już wiadomo, że też nie zapali ten akumulator, bo tutaj i akumulator też, ale i tutaj przekaźniki są do wymiany. No dobrze, bardzo dobrze, że mamy to urządzenie. Aha, no to wiadomo, że nie, o nie ten, bo nie zapalimy, a to? To może wskazać coś. Świece. Tak, świece też. Jednak któraś świeca nie jest ten i nie zapali, no. O, proszę, sterownik silnika jest do wymiany. I to kurde, no ale dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze bym, słuchajcie, zbadał to auto. Tak, właśnie. A to też i tylko dlatego, że exp, tak? Zawsze exp. Tam już dużo nam nie zostało w ogóle jakichś talentów brać, ale od biegania chyba, od wykręcania też chyba było, no jeszcze były. No, tutaj widzę, że... No, tutaj... Klipsy też naprawdę. Od klipsa zależy, czy po prostu samochód pojedzie, czy nie. No to trochę tak głupie, nie? Nie ma klipsa, nie zapalisz pan. Może zapalić, ale nie pojedziesz, no. Może, o, może tak bardziej, bo zapalić to chyba zapali, ale nie pojedziesz. Tu zawieszenie jest ok. Dobrze, tutaj sprawdzimy jeszcze sobie układ wydechowy. Wałek, dobra, i tutaj z tyłu. Na żółto to od razu nam się podświetliło, że te opony, aha, no bo żeśmy je zbadali. Czyli w takim stanie, wiecie, no. I jest okej. Nieźle, pojedzie w każdym razie. Dobra, no to co, to by było chyba wszystko, słuchajcie. Chyba wszystko, tak. Nie wiem dlaczego tutaj pokazuje nam chłodzenie, a nie możemy w ogóle tego 0 na 0, nie? Nie zbadać. Dziwne. To po co to w ogóle pokazuje? Nie mam pojęcia. Dobra, wyjdziemy sobie, weźmiemy sobie samochód. Czekajcie. Weźmiemy sobie samochód tutaj na podnośnik.
No i dobra, i teraz tak, tutaj co nam wyszło, słuchajcie. No to jest tak, wersja standardowa, 178 tysięcy przyjechane, waga tona 800, no to no, dosyć sporo waży. Fabryczne opony, tutaj mamy kolor fabryczny, kolor aktualny, czyli zmieniony. Widzę, że tutaj warianty kolorystyczne takie, kolor fabryczny taki, dobra. No 251 koni, ok. No i tutaj mamy, czy wszystko, nie znaleziono wszystkich części. O kurde, no i właśnie, tego się obawiałem, że to będzie... A jednak kurde, zobaczcie, wyszło, że po prostu do naprawy będzie dużo, dużo więcej tutaj rzeczy. No i teraz lewy reflektor przedni, prawy reflektor przedni, no wiadomo, wymień olej i te sprawy. Dobra, dawaj go na górę, czyli jednak będziemy się nim bawić. Tu niby nie, ale nie może zapalić, no ale właśnie. On myślał, że tylko wymieni sobie te lampki, świecidełka, słuchajcie, i będzie po prostu z głowy, nie? Samochód se pojedzie, a tu kurde nie idzie zapalić, nie to dlatego, że akumulator mu nie działa. No, czyli nie tylko, no, dlatego. Dobra, spuściliśmy. Ja wezmę, słuchajcie, wezmę się tutaj. Ten układ jezdny jest chyba wszystko ok. Tutaj będzie. Tu będzie po prostu masakra. Dobra. No tak, akumulator. A czekajcie, czy ja mam wszystko tutaj w magazynie? Dobrze, wszystko ładnie poukładaliśmy. Właśnie widzicie, to jest to, że trzeba po prostu. Tutaj te części sobie wszystkie już tam z powrotem odkładać do magazynu. Dobra, wiecie co, ja wezmę tak. Wezmę wszystkie to podświetlę. Bo te przekaźniki to nie będę wszystkie wyjmował, nie? Dobra, i jeszcze nam, o kurde, sporo nam tu zostało. Sporo nam tu zostało. No ale dobra, weźmiemy, zdejmiemy sobie tutaj. Wymienimy te, które potrzeba wymienić. Patrzcie, wszystkie. To co to tu się stanęło? Paliło tu wszystko, ty. To jest dziwne. Tu ja już więcej nic nie zrobię. Filtr też widzę do wymiany. Aha, no tak, te klipsy. Już chciałem powiedzieć, no ale brzydko, ale już powstrzymałem się od takiego wielkiego wyrazu bluźnierczego, że po prostu, no. Dobra. Teraz tak, co my tu mamy? No ja na pewno to bym zdjął, te listwy wtryskowe, tą też listwę wtryskową bym zdjął. Tu widzę, że kurde, sporo jednak tu będzie do wymiany wszystko. Dobra, odkręcamy, no to będziemy, kurde. O kurde, zobaczcie. Zobaczcie. Cały samochód się zaraz gdzieś świecił. To koleś przyjechał z wymianą lampy i akumulatora, nie? No. Dobra, czekajcie, to chyba weźmiemy, tu trzeba, to trzeba jeszcze zdjąć, ale żeby to zdjąć, pasek nie, trzeba tutaj, rolka prowadzące najpierw tą usunąć, to też bym zdjął, ok, teraz tak, pasek, alternator oczywiście. On wam wejdzie jako ten. A, jecie, wiesz co? Od razu akumulator to ja tu podłączę, bo my możemy sobie naładować go. Okej, niech się ładuje. A jak? Po co tu marnować czasu, nie? Niech się ładuje. Nawet uszkodzony, słuchajcie. Ale u nas wszystko będzie działać. Dobra, tutaj też kolejną sobie rolkę. Musimy to wszystko zdjąć. Filtr oleju widzę też, ale kurde, od spodu niestety. Tutaj się nie da, po prostu się nie da. No trzeba, musi, trzeba tą rolkę tak zdjąć. Teraz tak. Yy.
Okej. Pasek też nie da się, ten napinacz. Ale też do wymiany. Sporo. Pasek już można wtedy zdjąć. Teraz tak. Pompa wody. Rolkę też prowadzącą, bo ja tak chyba muszę wszystko zdjąć, słuchajcie. Bo ja nie wiem, co tam od drugiej. Aha, tutaj pompa wspomagania. Dobra. Kurde, tutaj też kolektor wydechowy też bym wziął. O kurde, sporo tutaj ten, ale też jest całkowicie zniszczony, myślę. Dobrze, właśnie. Okej, okay, tutaj jest okej. Okay. Teraz tak, ten pasek, czy ja go zdjąłem? Tak, zdjąłem. To będę mógł, dobra, wezmę tą rolkę, też zdejmę. Koło pasowe. Dobra, koło pasowe. To jest pompa wody. Ciekawe, czekajcie, to jest... gdzie to... Chłodniczy, muszę chłodniczy. Czekajcie. Nie! Przepraszam. Chciałbym... tak, spuścić. Dobra. Okej, okay, dobra. Tu mamy zdjęte. Ale żeby się dostać do tych, niestety musimy zdjąć te wszystkie, kurde, wałki, no. Dobra, jeszcze nie wiem, jak w ogóle od spodu tam wygląda to auto. Ale dobra, zajmiemy się najpierw górą. Aha, tutaj jeszcze. O, i przepustnica to samo też do wymiany. Tak, korektor. Ale pięknie, szybko odkręca. Dobra, mamy tutaj. I teraz co? A, nie, ja mogę teraz zdjąć. Dobra, spoko. To zarówno wszystkie te cztery zdejmiemy. Okej, okay, i teraz pytanie, co tam w środku? Nie? Kurde, no, bo tutaj nie widzę, żeby coś... A nie, jest, zobaczcie. O kurde, zobaczcie, czekajcie, czy będę widział dobrze? I zobaczcie, jaki zardzewiały. No dobra, no to też i te. Ale się facet, o to się facet zdziwi, jak mu rachunek przedstawię. Oj, 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 oj. Okej, dobra. Musimy to wszystko poodkręcać. Wszystkie te wałki będą do odkręcenia, znaczy do wyjęcia. Dobra, widzicie, kurde. Dobra. Ale dobry ten WD. Psiknę i kurde, nie ma śruby, nie ma śruby w mieście, która by ją nie odkręcił. Ale co tam w środku będzie? Świece nie trzeba, ale widzicie, no to będzie chyba trzeba będzie. Świece chyba nie będzie trzeba odkręcać. Dobra. Też. Okej. Dobra, mamy zdjęte. Ale się facet zdziwi, nie? No, tak to wygląda, nie? Nie jeden by tak się zdziwił, słuchajcie, przyjeżdżasz z czymś, co po prostu, no światło, panie, no akumulator siadł. No na bank akumulator, no panie, no tylko akumulator. Jeb, zobaczcie. I teraz widzicie, dobrze, że nagrywam, bo dokumentuję, słuchajcie,
Bo przyjechałby i by powiedział: panie, chciał pan, pan jest oszust. Hochstapler. Pan po prostu mi całe auto by chciał naprawić, całe złożyć, to może ja już bym nowe kupił. A tu wszystko dokumentuję. Także, wiecie, no i, no i mam świadków, czyli was. Dobra. No i dobra, to by było tak. Teraz pytanie, kurde, co tam w środku siedzi. Sprawdzę jeszcze, słuchajcie, jak tu wyszło. No właśnie, kolektor wydechowy, listwy wtryskowe doszły. Pompa wody, pompa wspomagania, okej. Teraz tak, wałek rozrządu, jeden, to będą cztery wałki, więc tu i tu, dobra. No i jeszcze, słuchajcie, zostało sporo, sporo tego zostało. Ja tutaj, tak z zewnątrz, to tego nie widzę. Ja bym jeszcze odkręcił, słuchajcie, te... Aj, nie można, bo... Aha, trzeba wyjąć w ogóle te, tak? A dziwne. No dobra, ale dobra, odkręćmy sobie tutaj. Chciałbym te boczne po prostu ścianki zdjąć. Zobaczyć, czy tam coś nie ma jakiegoś takiego podzewiałego. Oprócz śrub tutaj. Dobra, no będę musiał to wszystko zdjąć, kurde. One chyba są ok, te cewki. No ale skoro trzeba zdjąć. Co, tego nie mogę... A, czekajcie, czekajcie. Aha. Tu mogę już chyba zdjąć. Nie. Świece. Dalej. Dobra, to jeszcze zdejmiemy. Termostat. Jest ok. Tutaj też zdejmiemy tą... Filtr paliwa zdejmiemy. Obawiam się, że może być... Wiecie co? Znowu uszkodzone mogą być tłoki. Ale na przykład te sprężyny, nie? Te takie... Czekajcie, czy ja mogę to już... Mogę. Dobra. A, tu jeszcze jedna śrubeczka. No właśnie, do tłoków się dostałem. Ja sprawdzę od drugiej strony, od zewnątrz, nie? A, tu jeszcze coś. Kurde, tu jeszcze. Kolektor wydechowy. Kurde, ty śrub znowu przykręcania, a przykręcania będzie. Dobra. Dobra, mamy. No i idźcie, tu tak nie widać. A nie da się ich odkręcić, póki nie te zaczepy. Dobra, dawaj w górę go. Zobaczmy miskę olejową, odkręćmy miskę olejową i przekonajmy się, czy coś tam nie ma. Tutaj widzę ten, kurde, to o, kurde, panie, ty oleju żeś tu nie wlewał. Albo, czy wlewał, no w sensie nie wymieniał. No zobacz, coś ty tu narobił, człowieku. Ole, dobrze, że to nagrywam, bo kurde. Mam nadzieję, że tam facet będzie chciał zapłacić. O kurde. Dobra. Okej. Ale to z góry muszę. Ale tu mogę. Skrzynię biegów muszę. Aj, już, żeby skrzynię biegów. To muszę, słuchajcie, tutaj. Muszę wałek cały napędowy.
Okej. Dobra, a jeszcze to muszę dostęp. No właśnie, jeszcze muszę to zdjąć, słuchajcie. Przypomniało mi się o tym sterowniku. A co to? Skrzynia biegów nie mogę? A czemu nie mogę skrzyni biegów? A, bo tutaj masz rozrusznik. Okej. Okay. Od razu też pompę, tą, filtr oleju. Chciałem pompę oleju. Tutaj tak. No, zobaczmy tutaj. Tutaj też widzę. No, oho, oho. Oho. Dobra. Dobra, dobra, to mamy. To mamy. No i teraz muszę od góry. Znaczy, no muszę tutaj. No nie, no nie, nie, nie zdejmę tego, no nie zdejmę. Tych tłoków też nie, bo to wszystko od, z komory. Dobra, na dół, na dół, na dół, na dół. Od razu, słuchajcie, wezmę sobie to, ten sterownik. Zdejmę, bo już też go trzeba będzie. No i dobra, jedziemy, kurde, jedziemy, tłoki wszystkie. Oj, pierścienie, ajajaj, wiedziałem, że tak może być. Bo już tak mieliśmy ostatnio. Dobra. Czy coś tu jeszcze da. No widzicie, musiałbym mieć. Znowu widzicie, wyjąć samo, ten silnik. Dobra, no to by było na tyle. Zobaczmy, co nam tutaj. Filtr oleju doszedł, koło zamachowe, ok. Pierścienie tłokowe. Podpory, ok. Podpory też tam były. Pokrywy stopy, o kurde, ale tego jest. Wał korbowy, no nie mogę. Jeszcze jedna rzecz. Nie znaleziono części. Nie znaleziono części. A co tu mogłoby być? Rura wydechowa to chyba nie. Co tu mogłoby być? No nie mówcie, że... Tu raczej chyba nie. Może w... może tu. Czekajcie. Tak, pompa paliwa. Kurde! Ale jaja. No, tak było kiedyś. Na początku chyba tam gry, początkowe filmy. No, pompa paliwa. No i mamy. Mamy, słuchajcie, cały przegląd auta zrobiony. Ja sobie ten silnik wyjmę, bo już jak będę miał części, które trzeba będzie po prostu kupić i wymienić, to po prostu sobie wyjmę silnik i sobie tam będę go składał, nie? Póki on tutaj jest, to ja musiałem mieć, widzieć, które części ten, a teraz to ja sobie mogę go po prostu od tak wyjąć. Ale co? Najpierw, słuchajcie, sprawdzimy, czy które części ja mogę naprawić, czy są takie, jakieś takie poniżej, wiecie. A właśnie, bo jeszcze chciałbym sprawdzić, bo nie, tego nie zobaczyłem. Jakimi 72%, ok, 72%, ale to chyba nic mi nie za bardzo to, ja to po prostu muszę tutaj, bo to widzicie, no 72%, no to na przykład to ma 70%, ale on tego nie chciał, nie, no właśnie, ale mogę tak, alternator na bank, dobra, naprawimy go, ach, pięknie, tak samo tutaj, kolektor wydechowy. Dobrze, pompa wody, oczywiście. Pięknie. Jeszcze raz chciał. No ale tu już jest. Jeszcze raz, dużo. Ale już im lepiej ją naprawiliśmy, tym łatwiejsza gierka, nie? Jest także. Czyli im bardziej ją naprawiliśmy, nie? Kolektor dolotowy, to on był chyba, nie? Dobra, naprawimy go. Już na 100 tam, już nie będę się tam pierniczył z tym. Oho. Cyk! Pięknie.
Cyk, kurde. Cyk. Cyk. Brawo. Teraz tak. O kurde, ale spoko. Dobra. Dobrze. Uff, ale tam trafiło. Ach, kurde. Dobra, tutaj nic. Tutaj też nic. No i dobra. Tu już więcej, tutaj już nic nie zrobię. Tu już więcej nic nie zrobię. Tutaj... Nie, tutaj żadnych nie ma. Ani tutaj też żadnych części nie ma, także... Przetaczaj, nie ma co przetaczać. Dobrze, dobrze. I teraz sprawdźmy jeszcze ten akumulator, czy już... Odłącz akumulator, dobra. Już jest akumulator też zrobiony. Dobrze. Okej, dobra, słuchajcie, teraz tak, ja sobie proponuję, to znaczy, no proponuję wyjąć ten silnik, no i właśnie to, co mówiłem wcześniej, tam go położyć. Gdzie mój ten, aha, no właśnie. W sumie nie, no tak, bo wszystko już mamy. Pozamawiamy te części, które po prostu nie dało nam się naprawić i hej, ja nie. Aha, no tak, ale jeszcze, zaraz, chwila, dobra, ale no, no tak, się używam normalnie, przecież ja niektóre części mogę mieć u siebie na zapleczu. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. W każdym bądź razie. Nie. Tutaj w każdym bądź razie wyjąć silnik możemy. Okej. Okay. Teraz niosę go w kieszeni. I teraz nie stwórz nowy. Zainstaluj silnik na stojaku. Tak jest ten. No i dobra. Dobra. Teraz słuchajcie, mamy tak. Pozamawiamy sobie te części, czyli tak, pomp, ale wiecie co, ja bym sobie wziął może nie od przybycia, tylko od nazwy. To mamy OK, teraz filtr oleju, filtr powietrza, do zamówienia mamy. Mamy tak, koło pasowe, koło zamachowe, tu mamy 4 koła zębate, 2 listwy wtryskowe, napinacz paska, pasek klinowy 1, pasek klinowy 2. Oczywiście pierścienie. Nie dało się ich naprawić. Podpora. Czemu właśnie według też nazwy? No właśnie dlatego, że widzę też, które są naprawione, nie? No właśnie, to źle zrobiłem. A nie, dobrze, bo nie kupione są. Dobrze. Dobrze. Zdurniałem, kurde. Czekajcie, tak, pompa paliwa, to będzie to. Tak, te wszystkie przekaźniki to będziemy musieli też pozamawiać, ale już w innym sklepie. Tego na pewno na zapleczu nie mamy. To jest ok. Tutaj to. Tutaj jeszcze. Tak. Tu widzę wał. No, wał korbowy, no przede wszystkim. No i wałek rozrządu ten. Jeden? Aha, bo się udało naprawić, słuchajcie, te trzy. No i elegancko, no i elegancko. No i dobra, i teraz słuchajcie, ja mogę iść sobie tutaj do magazynu. Spojrzymy sobie tutaj. Czego, co ja mam tu? Według nazw sobie wezmę. I tutaj też według nazw. I teraz tak. Zobaczcie. Potrzebuję filtr oleju. Czy mamy filtr oleju? Zobaczcie, ile mam alternatorów w ogóle. Masakra. Filtr oleju, czy my mamy? Nie, nie mamy. Dobra, filtr paliwa. A filtr paliwa też trzeba będzie chyba. Nie, filtr paliwa nie. Filtr paliwa nie. Dobra, filtr powietrza to też nie mamy. Dalej jedziemy. Teraz tak, koło pasowe. Nie mamy koło pasowego, dobra. Szkoda, że się nie zatrzymuje na tej stronie, nie? Koło zamachowe, w ogóle jakieś koło, kół nie mamy w ogóle żadnych. Nie mamy żadnych, kół, dobra. Dobra, no to nie ma, a listwę wtryskową? Mamy jakieś, ale to jakieś MPI, a tutaj są inne. V6, okej, dobra. Napinacz paska, chyba nie mamy czegoś takiego jak napinacz paska. Nie. Dobrze, no dobrze, niedobrze, no ale nie mamy. Pasek klinowy to na pewno też nie mamy. Pierścienie tłukowych to też nie mamy. Podpór to też nie mieliśmy. Nie przypominam sobie, pokrywy też nie.
Pompy paliwa, pompa wspomagania. Pompa paliwa, pompa wspomagania, ale to jest V8, a my potrzebujemy V6 i B na dodatek jakiś. Dobra, to nie. No to przykro mi. Też nie mamy. Tych bezpieczników tutaj, ten przekaźników też nie mamy. Ramienia też takiego nie pamiętam. Rolki prowadzące chyba też nie mieliśmy nic z tych rzeczy. Tak, rolki prowadzące, rolki, nie ma, 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 nie ma. Rolki prowadzące, dobra. Bezpieczniki do sterownik to tym bardziej nie, nam nie widziałem. Wał korbowy do V6, nie, to też nie mamy. Wałek rozrządy do V6. Nie mamy nic takiego. No nie mamy, no to trudno, no widzicie, ale dobra. Sprawdziliśmy, sprawdziliśmy. Słuchajcie, nic nie było, więc możemy pozamawiać sobie te części. Dobrze, a jeszcze chciałbym jedną rzecz sprawdzić, słuchajcie, nie to. Aj, nawet nie muszę tutaj, tylko wystarczy tak. No właśnie, inne zadania. Przeprowadź ustawienia świateł, spryskiwacz, wymień olej, lewy. Dobra, czyli nie ma. Nie chciał po prostu ją ich tuningować, nie? Chodzi mi o tuning. No dobra, to zamawiamy, słuchajcie, te części wszystkie już. Filtr oleju. Proszę bardzo. Filtr powietrza. Proszę bardzo. Koło pasowe. Proszę bardzo. Koło zamachowe. Proszę bardzo. Koło zębate 4. Proszę bardzo. Listwa wtryskowa 2. Dobra. Napinacz paska 1. Pasek klinowy ten 1. Dobra. Pasek klinowy tego typu też 1. Pierścienie tłokowych 6. Tych pierścieni tłokowych to sporo idzie. Ale dobra, podpora łożyska 1, to ta. Pokrywy te 4 sztuki, kurde, żeby się nie pomylić nic. Pompa paliwa 1, no właśnie. Pompa wspomagania 1. Przekaźniki, to już nie. Dobra, do przekaźników mogę sobie to wszystko skasować. Dobra, przekaźniki nie ramię. Ramię. Dobra, rolka prowadząca, jedna, dobrze, średni, aha, tu już mamy, czyli to bym mógł, tak, średni, bezpiecznik, sterownik, silnik, chyba tutaj nie, też nie będzie, dobra, ale wał korbowy jak najbardziej będzie, no i on najdroższy, ile on tam kosztował, 204, nie, nie jest taki, no i tutaj jeszcze wałek rozrządu, jeden, dobra, dobra. No dobra, to teraz sobie weźmiemy do sklepu z elektroniką i tutaj pozamawiamy. Przekaźnik 1, dobra. Przekaźniki tego typu 3 aż. C aż 4, dobra, 4. Ok. 3. Ok. 2. Ten 1. I sterownik 1. No i dobra, słuchajcie, no wszystko mamy po... Tutaj wszystko wykasuję, żeby było ganze gal, jak to mówią pradawni Rosjanie. No i dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. To by było chyba na tyle, słuchajcie, mam pokupowane w części, ale montażem zajmiemy się w kolejnym odcinku. No mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Plany na przyszłość już mamy zapewnione. Przed nami dwa samochody, które chyba w ogóle żeśmy jeszcze nie remontowali. No i nasz projekt, tu będzie stał nasz nowy projekt. Może słuchajcie, nawet go przywołam. Czemu by nie... Co on tam ma tam sam, samuśteńki stać? No sam nie jest, tak, ale czekajcie, który to jest? Aha, ten żeśmy z... Tu powinny być, słuchajcie, jak one teraz wyglądają, a nie jak kiedyś, nie, wyglądały. No chociaż ten to podobny, bo ten też czerwony mamy. No ale ten po prostu... Tego na niebieskiego zrobimy, bo to jest Ford taki, nie, Mustang bardziej, nie? Dobra, to weźmiemy tego, idź do alei, przenieść do garażu. Albo nie, słuchajcie, pojedźmy tam do alei, czekajcie. Na parking. Do alei. Idź do alei. Wybierzemy się tam.
No i widzicie, no i tak na szybko jesteśmy. No i zobaczcie, tu tak to wygląda. W ogóle to nie wygląda, szczerze powiedziawszy. No bo teraz co mam zrobić? Wróć do garażu, informacje o samochodzie. Pokaż samochód. Gdzie on jest? Coś drzwi nie działają. Co tu się stanęło? O, gra się zwiesiła. Haha, wracam za chwilę. No, ruszyło, słuchajcie, odhaczyło się, ale to czarny. No ale no właśnie, jak go mogę tutaj sobie obejrzeć? Chciałbym sobie go obejrzeć. O, właśnie. Obróć kamerę. A, no to tak mogę obracać. Nie, no to całkiem ładnie wygląda. Znośnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, jaka limuzyna. Piękna limuzyna. Piękna limuzyna. Ale i właśnie, ile za nią? Ile za nią? Ile za nią? Tu ceny nie ma nawet podanej. Kaszanka, no dobra. A teraz zobaczmy. Drugi samochód. No to mogli ciekawiej zrobić, nie? Dawaj go. Ale maszyna, ona się w ogóle się w garażu mieści. To jest w ogóle dziwne, nie? Zobaczcie, jak ona tam wlazła. No, eleganckie, słuchajcie. Jedno, słuchajcie, miejsce dla szefa. Czerwone. A jakby inaczej, nie? Chociaż chyba jakiś ochroniarz, nie? Ten tutaj. No nie wiem kto, ale... Ale to tak, on na czerwonym, a tylko my jako... A nie, no i kierowca. Widzę, że też tak... Nie, to my tu będziemy siedzieć. Tak jest. Chociaż dziwnie tak przy oknie. Tak blisko. No nie, może i nie, może i nie. Ale dobra, no fajnie, fajnie wygląda, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Dobra. No i teraz... Tu mamy. Czekajcie, on wyjedzie? Jakby kół nie miał. Wyjedzie. O, no trudno, dobra, przynieś do garażu. No i dobra, a my wracamy. No i mamy tu nasze autko, słuchajcie, ale weźmiemy sobie od razu na podnośnik, co by tu, kurde, stało auto, które żeśmy naprawili. Patrzcie, na cegłach, a tam z tyłu? A, tutaj ma opony. No ale dobra. Dobra, musi być tak jak jest. Pięknie, piękna, to będzie piękna fura. Piękna fura będzie. Dobra, weźmiemy sobie go od razu na ten podnośnik drugi. Dobra, i niech se tu stoi, musi nabierać tej mocy, ten, nie? Dokumenty w urzędach nabierają mocy urzędowej, u nas samochód nabiera mocy warsztatowej. O, warsztatowej, bardzo pięknie powiedziane. No dobra, także w każdym razie mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeśli tak, to zachęcam was do subskrypcji, komentowania, oczywiście łapkowania, no i widzimy się w kolejnym odcinku, już z naprawy tego auta, mam nadzieję, końcowy filmik, no i bierzemy się za to, albo za tamte dwa auta. Zobaczymy, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć!